Paweł Jonik, kłaniam się i zapraszam na serwis sportowy. Lech Poznań pokonał Znicza Pruszków 3-2 i awansował do 1/8 finału Pucharu Polski. Choć Lechici mierzyli się z drugoligową drużyną, w spotkaniu nie brakowało emocji. Trener Dariusz Żuraw desygnował do gry całkowicie odmienną jedenastkę w porównaniu do tej, która wybiegła na plac gry z Rangersami w Lidze Europy. Z tamtego składu od pierwszych minut kibice mogli oglądać jedynie Wasyla Kraweca, Michała Skurasia i Daniego Ramireza. Ten trzeci o występie dowiedział się w ostatniej chwili, bo uraz na rozgrzewce zgłosił Filip Marchwiński. Niepokój jest zawsze, jeśli robi się tyle zmian, ale chcąc rozegrać 3 mecze w ciągu 6 dni, to każdy ważny, no to nie miałem tutaj innego wyjścia. Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. W minucie 18 wynik strzałem z pierwszej piłki otworzył Mohamed Awad, a chwilę później po wrzutce z rzutu wolnego celnym uderzeniem z bliska odpowiedział Maciej Wichtowski. Do przerwy utrzymał się wynik 1-1. Po zmianie stron w 50 minucie Dani Ramirez wyprowadził Lecha na prowadzenie, by 8 minut później podwyższyć na 3-1 po dobrym kontrataku. Goście strzelili jeszcze bramkę kontaktową w 68 minucie za sprawą Jakuba Zagórskiego, ale na nic więcej nie było ich stać i to Kolejosz cieszył się z awansu. Są takie mecze, w których zespoły z niższych lig zawsze wznoszą się na wyżyny i to było dzisiaj widać. Znicz był bardzo zdeterminowany w defensywie, wykorzystał 2 nasze błędy i generalnie grał dobrze w piłkę. No, na tyle, na ile pozwoliliśmy. Mieliśmy dużą przewagę w posiadaniu piłki. Gdzieś tam w tych sytuacji było ciężko stworzyć bardzo dużo, bo no tak jak mówię, jak przeciwnik gra w tak niskiej obronie, to też jest ciężko. Z pewnością ciężej o zwycięstwo będzie w czwartkowy wieczór. Wówczas Lechici podejmą na własnym stadionie belgijski Standard Liège w meczu 3. kolejki Ligi Europy. Początek tego meczu o godzinie 18:55. Powtórki sprzed 25 lat nie było. Warta Poznań uległa na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim Legii Warszawa 0-3. Po meczu sporo mówiło się nie tylko o samym wyniku spotkania. Igor Lewczuk przed rozgrzewką zgłosił, że ma gorączkę, ale nie mieli żadnego stopera, żeby go zamienić. Dlatego chcieliśmy, żeby spróbował zagrać. Udało się. Jestem bardzo wdzięczny za to, że zagrał do końca. W przerwie meczu Tomasz Pechar zgłosił brak węchu. Mówi, że jest mu bardzo zimno. Myślę, że też to może być to, czego spodziewamy się najgorszego. Wypowiedź trenera Michniewicza wstrząsnęła całym środowiskiem piłkarskim w kraju. Słaba postawa Warty i wysoka porażka Zielonych zeszły na drugi plan. W obliczu potencjalnego zagrożenia zdrowia, na jakie klub z Warszawy miał narazić swoją decyzją wszystkich zawodników i oba sztaby szkoleniowe. Na oficjalny komunikat klubu z Poznania w tej sprawie nie trzeba było długo czekać. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy zespół chce grać w jak najmocniejszym składzie i zwiększać swoje szanse na zwycięstwo. Warta Poznań była w podobnej sytuacji na początku października, akurat przed meczem z Legią Warszawa. Gdy u przedstawicieli naszego klubu pojawiły się objawy charakterystyczne dla COVID-19, działaliśmy w porozumieniu z zespołem medycznym PZPN oraz Ekstraklasą. W efekcie mecz został odwołany. Straciliśmy na tym finansowo, ale też sportowo, bo to rywal był kilka dni po swoim występie. Byliśmy jednak przekonani, że tak należy postąpić, że tak jest po prostu w zgodzie z duchem fair play. W obszernej wiadomości klub zaznaczył, że przyjmuje wynik z boiska i poprosił o interpretację poniedziałkowej sytuacji przedstawicieli zespołu medycznego PZPN. W międzyczasie PKO Ekstraklasa zapewniła na Twitterze, że cała sprawa zostanie zbadana pod kątem zachowania procedur medycznych przez warszawski klub. To samo zachowanie Legii, która o tym otwarcie mówi i która wystawia zawodnika z gorączką, jest delikatnie rzecz mówiąc nieodpowiedzialne. Natomiast Pekhardt, który stracił węch w trakcie meczu, no to już jest w ogóle jakaś dla mnie dziwna sytuacja. No to wtedy chyba się go zdejmuje po prostu w przerwie i bez sensu go wpuszczać, tym bardziej, że wynik był dość bezpieczny. Legia Warszawa na swojej stronie doprecyzowała po południu słowa szkoleniowca. Jak czytamy, żaden z zawodników miał nie wykazywać przed meczem objawów typowych dla COVID-19, a Tomasz Pekhardt po zejściu z boiska miał zostać odizolowany od zespołu. Wieczorem okazało się, że testy zarówno Igora Lewczuka, jak i Tomasa Pekharta wykazały wynik negatywny. Czekamy na dalszy ciąg wydarzeń i komunikat ze strony PZPN-u. Pozostajemy w temacie piłki nożnej. Drugoligowych piłkarzy rezerw Lecha Poznań czeka kolejne starcie w bieżących rozgrywkach. W środę o godzinie 13 zawodnicy Rafała Ulatowskiego staną oko w oko z 5. w ligowej tabeli Skrą Częstochowa. Transmisję z tego spotkania zobaczą Państwo na żywo w kanale Fan Club TV. Zapraszamy. Niewiele czasu na regenerację mają koszykarki Enea AZS-u Poznań. W sobotę podopieczne Grzegorza Zielińskiego mierzyły się na wyjeździe z CCC Polkowice, a już w środę rozegrają one swój pierwszy domowy mecz w tym sezonie.
Zwyciężyć we własnym obiekcie. Taki cel stawiają sobie zawodniczki poznańskiego Enea AZS-u przed środowym meczem przeciwko klubowi sportowemu Basket 25 Bydgoszcz. Po dwóch pierwszych zwycięstwach w sezonie, kolejno nad Energą Toruń oraz GTK Gdynia, przyszły dwie porażki ze Ślęzą Wrocław i CCC Polkowice. Przed sezonem to brałbym ten wynik w ciemno, natomiast jeśli chodzi o oba mecze przegrane, bo wszystkie mecze cztery mieliśmy do tej pory wyjazdowe, ale mecze we Wrocławiu, mecz we Wrocławiu i mecz w Polkowicach, zwłaszcza ten w Polkowicach, no to jest dla nas taki trochę ta porażka bolesna z tego względu, że no w trzeciej kwarcie prowadziliśmy już 14 punktami i no i aż się prosiło, żeby jednak dociągnąć ten wynik do końca. Tak się jednak nie stało. Koszykarki AZS-u plasują się aktualnie na 6. miejscu w Basket Lidze Kobiet, czyli w samym środku stawki. Nie jest to obrazek, który co roku byłby oglądany w Poznaniu, bowiem w poprzednich latach klub bił się do ostatnich kolejek o utrzymanie. My walczymy w każdym meczu o zwycięstwo. No, tak naprawdę chyba tylko zespół Arki Gdynia jest jak gdyby poza zasięgiem wszystkich zespołów tutaj w Ekstraklasie żeńskiej w Polsce, natomiast pozostałymi zespołami tak naprawdę, jak przynajmniej pokazaliśmy chociażby w Polkowicach, jesteśmy w stanie powalczyć. Na pewno będziemy chcieli na razie się skupić na tym, żeby tych pojedynczych spotkań wygrać jak najwięcej. Myślę, że już po pierwszej rundzie czy po jakichś tam, nie wiem, 15 spotkaniach będziemy mogli się zastanowić o coś więcej, o co pogramy. Na razie trzeba skupić się na walce o zwycięstwo z drużyną z Bydgoszczy. Po raz pierwszy w sezonie będzie okazja ku temu, by o ligowe punkty zagrać we własnej hali. Do tej pory obiekt przy ulicy Piotrowo 4 pozostawał obligatoryjnie zamknięty przez rektora Politechniki Poznańskiej z powodu panującej w kraju epidemii koronawirusa. Te obiekty zostały otwarte dla nas, jeśli chodzi o mecze ligowe, natomiast cały czas niestety nie możemy trenować na naszej hali, tutaj na hali Politechniki Poznańskiej. Musimy korzystać tutaj z uprzejmości innych włodarzy, innych obiektów poznańskich, natomiast tu jesteśmy wdzięczni panu rektorowi, że wyraził zgodę na to, żebyśmy mogli rozgrywać mecze domowe na tej hali. Początek środowego meczu o godzinie 17. Spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Jutro przywita Państwa Mateusz Kuźniewski. Spokojnej nocy.